Cześć, witam wszystkich. Otóż i mamy kolejną paczkę, którą sobie zamówiłem aż z Wielkiej Brytanii. Tak, z Wielkiej Brytanii. Pudełko jest dość duże i sprawdzimy teraz jego zawartość. Właściwie to nawet nie jest pudełko, tylko papier do pakowania. Ale nic, to powinno tym łatwiej pójść z otwieraniem. I oto już trochę widać, że to coś od Revela. No i już wszystko jest jasne. Junkers U-297, tak zwany Spy Version. Chociaż, czy to był tak do końca samolot szpiegowski? No nic, zobaczmy w jakim jest stanie. Pudełko, jak widać, trochę sfatygowane. No ale przeszło przez całą Europę, no to nie ma się co dziwić. I chyba też trochę się zleżało. Jest też boxart dla wersji Ales Caput, znaczy taki boxart, rysunek na boxarcie. Czyli tej wersji już takiej, w cudzysłowie, powojennej, bo wiadomo, że to malunek Amerykanów. Informacja o tym, że do modelu dołączono pociski Henschel 293. Model, jak widać, dość spory. Obejrzyjmy zatem ramki. Trochę części zostało mi w tym oto woreczku, ale mniejsza z tym. Szybki przegląd tego, co znajduje się jeszcze w ramkach. Jak widać, części są bogate, można by powiedzieć, w drobne detale. Tutaj jakieś panele radiowe czy coś podobnego. Bardzo ładnie i w bardzo precyzyjny sposób odtworzone. Linie podziału są wgłębne i dość delikatne. Lufy broni również są cienkie, koła też całkiem dobre. Ogromna sekcja centropłata, także trzyma poziom. Sekcja stateczników, jeden wyłamany, widzieliście go w woreczku. Nos to wersja 5. Może też uda mi się ją kiedyś dostać. Silniki nie aż takie super, ale jakoś ujdą. Antena radaru. No, z antenami radaru tradycyjnie jest problem, ale jakoś myślę, w ostateczności znajdzie się zamiennik. Grzbiecka dłuba. Podłoga, no tu akurat jest dość pusto we wnętrzu, ale znowu tutaj są bardzo przyzwoite detale. Skrzydła, też wszystko ok. No i na koniec ramka z hęszlami. Są trzy i wygląda na to, że też dobrze je odtworzono. I ramka przeszklona. Dość dobrze wygląda. Całkiem przezroczysta, nie jest taka może hiperidealna, ale mamy nawet tutaj przykładowo mamy osłonę kompasu tutaj przezroczystą i parę wieżyczek, no w sumie wiadomo, taka trochę niemiecka forteca. W środku jest też bardzo duży i bogaty arkusz kalkomanii. Jak widać, zawiera też stenciling. Kalki są przynajmniej na takim wstępnym oglądzie bardzo dobrej jakości. Z 2009 roku. Co oczywiste, jest też instrukcja. Pobieżnie ją przejrzymy. Typowa dla Revela. Informacje dodatkowe dla
samolotu Ares kaput. Zasłynął tym, że zabrano go po wojnie do Stanów Zjednoczonych, leciał przez Azory nad Atlantykiem, był pokazywany w wielu różnych pokazach, aż do wyczerpania konstrukcji, kiedy zdecydowano o jego złomowaniu. W trakcie tego złomowania okazało się, że samolot przez cały czas był zaminowany, czego nie wykryto, i wykryto to właśnie dopiero wówczas, kiedy tę maszynę złomowano. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a ładunek ukryty w pobliżu zbiornika z paliwem nie eksplodował. Tutaj te anteny radaru, one są cienkie, ale i tak wyglądają dość grubo. Jeśli bym się zdecydował na sklejanie, to pewnie bym coś wymyślił. No i tutaj tenże samolot, ten sam, który później został nazwany Ares kaput, czyli wszyscy są martwi. Jeszcze w swoim oryginalnym malowaniu z Czech, bo one bodajże w Czechach były produkowane. I drugie malowanie, które mi się jakoś bardziej podoba i chyba na nie bym się zdecydował. To jest maszyna z Flensburga, z bodajże dalekiego rozpoznania, czy coś takiego. I ona właśnie przenosi te bomby Henschel 293, właściwie pociski rakietowe. Jedne z pierwszych pocisków rakietowych lotniczych użytych w historii. Ciekawa maszyna. Podsumowując, Junkers U-290 to taka trochę zapomniana maszyna, mimo że dość chyba istotna w rozwoju lotnictwa. Samolot wyposażono w rampę podkadłubową i miał całkiem duże możliwości jak na tego rodzaju konstrukcję. No, został wyprodukowany w niewielkiej stosunkowo liczbie egzemplarzy, bo bodajże około 65. Niemniej, jak widać, doczekał się też i wydania przez Revel w dwóch wersjach, ta jest druga. Czego skleję, zobaczymy, ale myślę, że jest to ciekawy model, ciekawej konstrukcji, właściwie ciekawy zestaw, bo model to dopiero jest po zbudowaniu. I myślę, że jeżeli ktoś interesuje się niemieckim lotnictwem z okresu II wojny światowej, zwłaszcza lotnictwem, że tak to określę, ciężkim, powinien się nim zainteresować. No i to by było tyle na ten moment. Dzięki, trzymajcie się, cześć!